Na przełomie czerwca i lipca w Polsce gościło 100 żydowskich kantorów zrzeszonych w organizacji Cantors Assembly. Oprócz koncertów w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej oraz występu z okazji inauguracji budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, kantorzy przyjechali także do Oświęcimia. Goście zwiedzili teren byłego obozu, a także wykonali kilka pieśni. Cały swój pobyt w Polsce artyści zadedykowali pamięci ponad 1300 zawodowych kantorów, którzy zginęli z rąk nazistów podczas zagłady. Chcieli także wspierać budowanie braterstwa, przyjaźni i jedności między narodami.